moim marzeniem muzycznym było wydać płytę. Chciałem być raperem, rapowałem, jakby moim takim golem, takim pierwszym celem technicznym było, była płyta w Empiku. Ja nigdy nie myślałem o tym, że można grać w ogóle takie koncerty, jakby nie wyobrażałem sobie tego nawet. Teraz muszę przed koncertem przygotować sobie cały set, który będziemy grać. Chciałem to zrobić wcześniej, ale artyści mi wysłali wszystko przed chwilą, jakieś tam gościnne numery po prostu, które będziemy grać, no i trzeba to przygotować po prostu i będzie fajnie. Siema. Siema. Oni mają, siema. Ale jeden. Siema. Witam, wstępnie. Dobrze, a ty jak tam? Cześć! Siema! Cześć! Cześć! Cześć Marek! Siema. Cześć synu! Cześć! Witam cię! Ja dobrze! On jako artysta, jako wrażliwość, powiedziałabym, że jest naprawdę szczególnie wrażliwy. No i to jest chyba domena artysty i domena wielkiego artysty. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie. To dla mnie naprawdę bardzo wiele znaczy i mówię teraz do wszystkich. I dziękuję wam i po prostu chodźmy. I zróbcie hałas! Wygramy, przegramy, jebą i ty! Ale cię krzyknę na tym torbacz, bo zostajecie ze mną. Ja nigdy nie jechałem na koncert, żeby zarobić pieniądze. Zarabiałem te pieniądze, ale jechałem głównie po to, że o kurde, gramy koncert. Nawet nie myślałem o tym, że to jakieś rozszerzenie fanbase'u czy czegokolwiek. Nie rozpatrywałem tego tak, że gramy koncert. Dzisiaj mam taki komfort, że mogę sobie wybrać, że tutaj nie zagram, tu zagram. Ale nigdy czynnikiem nie były pieniądze, bo gramy koncerty, na które wychodzimy na zero, tylko po to, żeby zagrać ten koncert. Na przykład Filharmonia w Bydgoszczy. A gramy koncerty, na których zarabiamy pieniądze, ale to zawsze są super koncerty. Nigdy nie jedziemy klepnąć, żeby tylko zarobić. A dzisiaj, ten koncert dzisiaj, na pewno nie gram go po to, żeby zarobić pieniądze, tylko żeby spełniać marzenia, jakby to jest fajne. Pięknie, kurwa, tutaj jest. Torwar. Po pierwsze, rest in peace Nipsey Hussle. Po drugie, dziękuję. I walimy, i jeżdża. Pora już wyłożyć prawdę na stół. Znowu dzieliliśmy szamy na chuj. Dajemy z ciebie, kurwa, 100%. Dajemy wszystko, kurwa. Albo nic. Dobra. 4-5! 6! Thank you.
Nie, ja myślę, że on w ogóle jest trochę superbohaterem dzisiejszych czasów i myślę, że jest trochę ikoną polskiej popkultury czy polskiego hip-hopu. Jest na pewno ikoną dla dzieciaków. No, to jest pierwsza osoba, która w zasadzie zdejmuje koszulkę przed tysiącami ludzi i nieważne, czy on jest chudy akurat, czy jest gruby, czy akurat co schudł, czy przytył i po prostu mówi, że jest sobą i mówi, że wszyscy możemy się czuć dobrze we własnym ciele i że każdy z nas może robić wielkie rzeczy. W ekipie koncertowej w czasie trasy jest ważne to, żeby to byli przyjaciele, moim zdaniem. Żeby to były osoby bliskie, osoby, na których możesz polegać, a nie pracownicy.